Sarah Ekwu-James, zwyciężczyni eliminacji do reprezentowania Polski w Junior Eurovision Paryż 2021, została uroczyście przywitana w swojej społecznej ogólnokształcącej szkole muzycznej w Słubicach. Naszą utalentowaną reprezentantkę na Junior Eurovision, która kilka miesięcy temu zwyciężyła również w finale programu The Voice Kids, zapytaliśmy o to, czy sukcesy wokalne mocno zmieniają jej życie, jak sobie z tym radzi i kto jest jej największym oparciem. Dziękuję bardzo z całego serca. Chciałam w ogóle podziękować wszystkim za wszystkie głosy, całej mojej szkole za całe wsparcie. Można zobaczyć, jacy są cudowni i bardzo, bardzo miło, bardzo miło. Aż cały czas mi bije serce szybko. Powiem szczerze, to wiadomo, gdzieś jest to zmęczenie się przewleka, ale ja mam na tyle mądrą rodzinę, na tyle wspaniałą rodzinę i przyjaciół, którzy mnie wspierają i tym wszystkim, i ja też bardzo chciałam, to było moje marzenie, więc tylko spełnić i do przodu. Śpiewanie to jest twoje życie, absolutnie. Zdecydowanie tak. Ja do tej pory, to co się wydarzyło, to było coś niezwykłego i magicznego i dalej w to nie mogę uwierzyć. I powiem szczerze, że podejrzewam, że jeszcze nie będę, będzie to wszystko dochodziło do mnie jeszcze z parę miesięcy, ale no to jest spełnienie moich marzeń i wielki zaszczyt, że będę mogła reprezentować Polskę w Eurowizji Junior. Naprawdę magia. Kiedy takie decyzje są podejmowane, ważne, wiesz, życiowe decyzje, jest ta jedna osoba, która, że tak powiem, tą kropkę nad i zawsze stawia? Jeżeli tak, to kto to jest? Oczywiście i to jest zdecydowanie moja mama. I jak najbardziej, bardzo się cieszę w ogóle, że tak jest, bo sława i w miarę tak rozpoznawalność się łączy, wiadomo, z tym, że gdzieś może ta sława może uderzyć, nie musi. Natomiast ja bardzo się cieszę, że mam taką mamę wspaniałą, która mnie bardzo wspiera i wiem, że po prostu by nie pozwoliła na to, żeby mi ta sława uderzyła, a jeśli uderzy, to na pewno to skoryguje. Jak tylko dostaliśmy informację już, że wygrała, to od razu zrodził się pomysł, żeby Sary w jakiś sposób przywitać, także już byłam na łączach z mamą, kiedy będzie, także od razu ruszyliśmy z impetem do organizacji, może nie aż takiego dużego, ale skromnego przyjęcia. Myślę, że było to ogromnym zaskoczeniem dla niej też, bo widziałam, że była wzruszona. Znaczy, no dla nas, wiecie, no To jest sukces, to jest super, tak, że mamy taką dziewczynę, tak fantastyczną dziewczynę, z tak ogromnym talentem, bo nawet jak człowiek oglądał, no naprawdę, no bije na głowę wszystkich, także ja gdzieś tam w którymś komentarzu napisałam, że rozwala system, bo rozwala, także cieszymy się, no ogromna euforia, cała szkoła się cieszy i dzieci przygotowały laurki, plakaty, także myślę, że dla niej to też jest taki szczególny dzień i że na pewno czuje to ogromne wsparcie. Oczywiście 19 grudnia też będziemy z nią, może nawet w Paryżu, nawet jeżeli by się udało, bo już coś planujemy. Ale jeżeli nie, to nawet tutaj, gdzieś tam, czy ze szkoły, czy z domu będziemy oczywiście wspierać i będziemy mocno trzymać kciuki, żeby wygrała Eurowizję. No i wtedy będziemy jeszcze bardziej się cieszyć ogromnym sukcesem. Gratulujemy Sarze wspaniałych sukcesów i obiecujemy trzymać mocno kciuki podczas jej grudniowego występu w Junior Eurovision Paryż 2021.